Jesteście gotowi na kolejną wyprawę? Dzisiaj odwiedzimy kapsułę czasu. Dzisiejszą wyprawę zacznę od niewielkiej komórki, w której trzymano narzędzia i inne mniej potrzebne przedmioty, choć nawet i tutaj można trafić na coś ciekawego. Za chwilę jednak udamy się do części mieszkalnej, która zapiera dech w piersi. Dom ten wraz z niewielkim gospodarstwem niszczeje już od bardzo dawna. Miejscowi urbekserzy mówią na to miejsce Dom Świętego Walentego. Przeniesiemy się teraz do części mieszkalnej, gdzie pozostawione wyposażenie robi ogromne wrażenie. Nie używając wehikułu czasu, zabiorę Was kilkanaście lat wstecz. Dawno temu miałem okazję odwiedzić już to miejsce, jednak klimat, który mi towarzyszył, spowodował, że chciałem tu wrócić i jeszcze raz spojrzeć na wszystko, co zostało w tym domu. Liczę, że i Wam się spodoba to miejsce. Takich domów jest już coraz mniej, z tego powodu, że państwo zaczyna się pozbywać pustostanów pozostawionych na pastwę losu, by zagarnąć ziemię. Zapraszam Was na spacer po jednym z najbardziej urokliwych domów, który spotkałem podczas mojej 3-letniej podróży po Europie. Kuchenka gazowa. Zobaczcie, jaki wielki czajnik aluminiowy. Tak wyglądał ostatni właściciel. Miejsce ma niesamowity urok. Wejdziemy teraz do tego pokoju, który najbardziej mnie zauroczył. Jest tutaj bardzo dużo elementów oddających charakter temu staremu domowi. Zostało troszkę porcelany jeszcze. Dom był kiedyś o wiele bardziej wyposażony, co możecie zobaczyć w filmie, którym nagrałem już bardzo dawno temu z tego miejsca. Jednak ten dom ma coś w sobie, że cały czas przyciąga mnie z powrotem tutaj. Coraz mniej już takich miejsc spotykam.
kieliszki. Przejdziemy teraz na górę, o ile jest to jeszcze możliwe. Zobaczcie, deski popękały całkowicie. Wszystko skrzypi. Tam znajduje się reszta pomieszczeń, które nie przetrwały próby. Niestety wilgoć zniszczyła wszystko. Najpierw runął dach, później belki przegniły, efektem czego został tylko sam gruz. Tu mamy ładny kącik. Kolejny piękny pokój. Wow. Jest niesamowity. Zobaczcie, jak czas wpłynął na niego. Bardzo stary gramofon. Złamana płyta. Tutaj trzeba uważać. Tutaj również są przegnite deski. Można zobaczyć, jak pod ciężarem biurka złamały się. Świetnie wyglądają te półki wmontowane w ścianę, na której poukładano po prostu książki. Szafa, w której pozostały ubrania byłego właściciela. Jeszcze jeden pokój i widzę bardzo dużo antycznych krzeseł.
Tutaj również zrobiło się już niebezpiecznie. Można spaść piętro niżej. Ciekawe, czy radio znajduje się jeszcze w środku? Zapakowane w styropiany. Jeszcze raz zerkniemy na ruiny. Tu mamy jeszcze jeden pokój ciekawy. Pamiętam ten pokój. Kiedyś miał zasłonięte okno. Wyglądało to trochę inaczej. Bardzo stare zdjęcie. Kołowrotek. Już nie pamiętam, co było na strychu. Czy warto tam było wchodzić? Jak zaraz zobaczymy. Ja wiem, że strychy w Belgii są bardzo ciekawe. Zobaczcie te rowery. Wyglądają trochę jak Ukrainy. Dalej widzę stare sanki. Być może uda się do nich dojść. Tutaj jeszcze starszy rower i sanki. Tuż pode mną znajduje się kolejny pokój, w którym już byłem. Taki jest urok
tych starych domów właśnie. Trzeba uważać wszędzie, gdzie się stąpa, bo można się bardzo szybko znaleźć piętro niżej. To, że dom jest bardzo stary i od bardzo dawna tutaj nikt nie zaglądał, w garażu stoi bardzo ciekawy traktor. Wygląda, jakby był odnowiony. Ktoś kiedyś próbował go odratować. Na pewno jest odmalowany i odnowiony. Zobaczcie, wszystko nasmarowane, jakby ktoś go nadal używał. Wygląda w całości. Po drugiej stronie mamy wozy. Ten jest całkiem fajny. Wygląda jak taka bryczka podpięta pod białe konie i można było pewnie używać ją na wesela. Tu mamy jeszcze jedno pomieszczenie. Szybko sprawdzimy, co tu jest. Same drewniane skrzynie. W zasadzie nic ciekawego. Tutaj wszystko się już zawaliło. Belka ledwo się trzyma. Tutaj mamy wejście na ogród chyba. Tak jest. Widać, że wszędzie jest rozciągnięty pasztuch elektryczny, żeby się nie nadział czasami. Wszystko powypadało z kuchni w kolejnych pomieszczeniach. Zobaczcie. Przybory do golenia.
Tutaj mamy główne wejście. Jest trochę zdjęć rodzinnych. Trochę krzeseł porozwalanych. Korespondencja, książki. Zaraz zobaczę datę ostatniej korespondencji. Nie ma nigdzie daty, dlatego nie jestem do końca pewien, kiedy ostatnio mieszkańcy tego domu zagościli tutaj. Niestety, nie ma żadnego kalendarza. Wejście do piwnicy. Tu jeszcze jedno pomieszczenie. Tu mamy jeszcze trochę ciekawych przedmiotów, dużo porcelany. Waza. W oknie byliśmy przed chwilą. Jak wam się podobało miejsce? Jak dla mnie jest rewelacja. Takie miejsca już coraz rzadziej można spotkać. Tu jest kawał historii. W tym przepięknym pokoju będę kończył eksplorację. Liczę, że jeszcze uda mi się znaleźć podobne miejsca, bo tak mi się wydaje, że i wam się podobają. Teraz kończę już powoli eksplorację i widzimy się znów za tydzień w piątek. Trzymajcie się. Na razie.
skręć w lewo.